Drogie ciapeczniki, zanim zaczniemy, chciałbym wam powiedzieć, że ten materiał jest wspierany przez stronę morelegends.com. Tak naprawdę jest to bardzo ciekawa inicjatywa, dlatego warto poświęcić jej chociaż chwilkę. Zobaczcie, możemy się tutaj zarejestrować, zalogować i zaczyna się zabawa. Mamy questy, które tak naprawdę zdobawiają nas, żeby nauczyć się jakiegoś czempiona lepiej. Możemy sobie je tutaj dodawać, możemy tutaj je wykonywać, zarabiać pieniążki. Za pieniążki kupujemy sobie materiały wideo, które nauczą was grać lepiej daną postacią, jakieś matchupy, jakichś tam konkretnych sytuacji. Możemy sobie tego wybierać od groma. Ciekawostka jest taka, że questów oraz materiałów wideo jest tutaj jakieś ponad 1000 i ponad 1500 questów. Naprawdę od zasrania. Myślę, że warto jest skorzystać z tego serwisu. Dlaczego? No bo oprócz normalnej gry w LoL'a tak naprawdę możemy dostawać dodatkowe pierdółki i przy okazji się tutaj bardziej rozwijać. Wybieramy sobie czempiona, którego chcemy ćwiczyć i tak naprawdę wszystko się tutaj dla nas zaczyna. Oprócz tego mamy też turnieje, mamy analizę naszych meczy, mamy tier listy. Naprawdę, można tutaj żyć i pławić się w sześciu naszych sutów. Dlatego jeśli chcecie spróbować, to oczywiście serdecznie polecam. A serwisowi oczywiście dziękuję bardzo za wsparcie naszej twórczości, albowiem łatwiej będzie nam się rozwijać. A teraz zapraszam na film. No i siema! Z tej strony Nosorożec. Po raz kolejny wracam na ten kanał. Albowiem już najwyższy czas, żeby to zrobić i żeby wrócić i żeby pokazywać. Pokazywać co? Głównie poradniki, gdyż właśnie to jest największym potencjałem rozwoju mojego kanału, a jak wszyscy doskonale wiemy, o to w tym wszystkim chodzi, żeby żyć z pasji i szczęścia, a szczęściem jest granie w gry. A jak to słabo brzmi, coraz gorzej, dlatego po prostu przejdźmy teraz do apogeum tego materiału, czyli do Michała Tarociarza. Kim jest Michał Tarociarz, bo jeszcze nie każdy o tym wie. Michał Tarociarz to specyficzny build na TF, a jedyny właściwy tak naprawdę. Alternatywny build to jeszcze Jarosław Bombiarz, ale Jarosław Bombiarz to build pod AP. Michał Tarociarz natomiast. Michał Tarociarz radzi sobie ze sprawami w Lidze Legend w inny sposób. Nie bez powodu ludzie wspominają pejcze Michała Tarociarza. Zwane one są na runterze jako bezlitosne pejcze Michaela. No bo Michał Tarociarz znany jest też za oceanem i tam właśnie ludzie nazywają go Michael Tarari. Czyli Michael Tarotti. Tak swoją drogą, jakbyście chcieli to napisać w komentarzu. Więc Michael Tarari, on radzi sobie z Ligą Legend na swój sposób. Ale teraz, dlaczego pejcze? Dlaczego bezlitosne pejcze Michaela? Wsłuchaj się teraz w dźwięki. Słyszysz to? To nie jest dźwięk kart. To jest dźwięk pejcza na sutach. Słuchaj. Słyszysz? Takie... Właśnie, to jest to. Bezlitosne pejcze Michaela. A teraz zastanawiasz się, dlaczego bezlitosne? No, to mam nadzieję ci już pokażę w tej grze. Ale najpierw muszę wyfarmić builda, no bo przecież ta gra byłaby totalnie niezbalansowana, gdyby Michael mógł tutaj robić bezlitosne pejcze już na wejściu. Co do samego Michaela i jego buildu, no to interesują nas tylko dwa skille. No dobra, może trzy, bo ulti też nas interesuje. Najważniejsze jest E, ale bierzemy je jako drugie, w sensie na drugim poziomie. Bo na inwejdach W jest niezastąpione, masz co chwila stuny i właśnie żałuję, że nie inwejdowaliśmy. Bo Michael by ci pokazał, jak to się robi. Na razie próbuję zestunować, ale chyba za wcześnie wszedłem tutaj w akcję. Za wcześnie chciałem bezlitośnie się zachować. W każdym razie maksujesz jako pierwsze E, ponieważ daje ci atak speeda i czyni twoje pejcze bezlitosnymi. A drugie maksujesz W, bo Q ci jest w ogóle niepotrzebne. No po co ci Q? Co to da, że rzucisz kartami? Po co ci karty? Ty masz pejcza w łapie, stary. Także ty musisz sprawić, żeby ten pejcz wylądował na spoconych suciszach i zrobił jak największe hupsz. Rozumiesz? Bo ja nie wiem, jak ci to lepiej opisać. No najlepiej
opisuje to onomatopeja, której właśnie użyłem. Jak widzisz, Michael Terrari zawsze radzi sobie z farmą. Także bardzo fajnie się nim farmi. Możesz sobie jeszcze robić takie coś, że brać sobie blue carda, sobie łatwiej. Myszka mi zjechała, bo zahaczyłem o klawiaturę. W każdym razie wiesz, o co chodzi. Bierzesz blue carda i po prostu rzucasz sobie, żeby było ci łatwiej. Zobacz, może teraz mi to wyjdzie. O. No i przy okazji regenerujesz siły Michaela, żeby mógł częściej zrobić mage'em akcję. Ja ogólnie czasem będę się wyłączał, bo jestem, wiesz, mężczyzną i nie mam podzielnej uwagi. Także czasem jak będę się skupiał nad page'ami, to będę się trochę wyłączał. No ale rozumiesz sam, jak page'em takim musisz operować, to musi być, wiesz, musi być precyzyjna robota. Bo jeśli nie jest precyzyjna robota, to już nie jest wtedy dobry page. Ja myślę, że gdyby ludzie dowiedzieli się, pewnie się dowiedzą o tym buildzie niedługo. Gdyby się dowiedzieli o tym buildzie, to wtedy wprowadziliby nowe miejsca pracy w Polsce. Na przykład profesjonalny operator page'a. Ja myślę, że to się może wydarzyć. Tymczasem Michael Terrari nie wybacza. Bo Michael Terrari dąży do tego, żeby spejczować ich wszystkich i żeby musieli go prosić o przebaczenie. Także początek to jest gra jak na AD Carry. Dlatego możesz Michaela zabrać na bota. On jest bardzo wtedy szczęśliwy, ponieważ on rozdaje stuny. To jest tak naprawdę, to nie jest przypadek. To działa tak, że po prostu jak oni widzą, że on takiego page'a wyciąga i tam sprzedał takiego page'a w cyc, to oni są tak zszokowani, że w ogóle można kogoś tak potraktować, że stają w miejscu i zastanawiają się, muszą dojść do siebie po chwili. Także tak to wygląda. Dlatego stąd bierze się ten stun. Musisz taką żółtą kartę wyciągnąć tylko po to, żeby pokazać im, że masz na to papiery. I wtedy się to dzieje. Teraz udaję, że schodzę z linii. Aha, dobra. Mój Sinch chyba też myśli, że ja zszedłem. Naprawdę chciałem mu pomóc z gankiem. No, oni sobie tutaj radzą, także Michael tutaj nie będzie miał pełnych rąk roboty dzisiaj. Bo normalnie Michael w takich sytuacjach, to on sobie schodzi i roamuje i się tepi gdzieś na jedną linię. To wiesz, no Michaelowi zależy na tym, żeby ten page sobie kupić jakiś taki dobry, firmowy. No bo wtedy lepiej możesz kogoś po cycach walnąć. Także Michael Terrari zbiera już pęgę. O, straci teraz pęgę, szkoda. Na topie jest ogólnie kill do zrobienia, tylko musiałbym go wypuszować. A jakoś mi się do tego... Jakoś się do tego nie kwapie. Dobra, on sobie tam poradził sam, także... Widzę, że on jest lepiej wyćwiczony jako Sinch niż ja. Dobra, przetestujmy tego Michaela trochę. Ogólnie jak masz załadowane E, to możesz tak harasować, bo twój basic to jest naprawdę mocarny wtedy. Załadowane E to jest właśnie taki totalny strzał z page'a w sud. Także zawsze trafisz, że od razu wiesz, że w brodawę poleci. Także musisz z tego korzystać. Zobacz, ja sobie teraz próbuję naładować. Dobra, ja to tutaj bym stracił CS, jakbym tego nie zrobił, także wolę to wykorzystać. Widziałeś, jak go poklepałem po cyckach? Wiesz, jak go boli teraz? Piecze go, takie czerwone sucisze ma. Naprawdę. Ja ci zaraz pokażę jeszcze, bo... Wiesz, jakbym wziął Ignite'a, to byłbym trochę bardziej agresywny, ale Michael Terrari potrzebuje jakiejś formy protekcji, ponieważ on zawsze musi wszystko brać w swoje ręce, dlatego żaden support nie jest go w stanie supportować. Więc potrzebujesz tej bariery, żeby to wziąć w swoje ręce i być szczęśliwszy. W każdym razie, jak widzisz farmę, no to Michael jest bardzo dobrym farmerem, bo Michael... On ćwiczył bardzo wiele lat i nauczył się. Właśnie to jest najlepsze, jak te ćwiczenia przynoszą jakieś efekty, bo jeśli ćwiczysz i się niczego nie nauczysz, to nie jesteś jak Michael. Michael Terrari, on wie. On ćwiczy, a później się uczy. Także, wiesz, no jest to jeden z najlepszych buildów w League of Legends, tylko nie każdy go zna, nie każdy potrafi go dobrze nazwać.
I każdy wie, że to jest Michael Tarotti, Michał Tarociarz, a.k.a. Michael Tarotelli, bo on też był we Włoszech. Zresztą to widać po jego stroju, chociaż tak naprawdę strój jest francuski, ale ten francuski odpowiednik też się znajdzie. Ale we Włoszech też był i widział Włochy. Stwierdził, że Włochy na głowie to jest za mało, że musi zobaczyć więcej. Dlatego się udał do Włoch. Tymczasem zabiera sobie plejty, no bo właśnie to jest ta kwintesencja tego. No musisz zrobić sobie ze dwa itemki, wtedy będziesz już pejczował wszystko. A czy w międzyczasie zabijesz, no to już jest twoja sprawa. Możesz zabić, bo masz bardzo duże narzędzia do tego. Masz bardzo odpowiednie narzędzia. Z tego względu, że masz stunę co sekundę. Co 6 sekund. Ale ja nie jestem, wiesz, ja nie liczę czasu jak Michael Tarotti. Michael mnie nauczył tego, że właśnie musisz być szczęśliwym człowiekiem, nie możesz liczyć czasu. Nie możesz o tym myśleć. No niestety, no. Tak się czasem wydarzy, że się tak przydarzy. Michael jeszcze jest bez rewolwera, dlatego teraz ci się wydawało, że on jest tak naprawdę wrażliwy i nie potrafi sobie poradzić z Ryzem. Ale on zbuduje taki rewolwer, który sprawi, że jego page przedłuży się do monstrualnych rozmiarów. I on będzie dzięki temu w stanie spejczować z niewidocznej pozycji. Spod pazuchy tak wystrzeli. Spod pachy tak. Wiesz co chodzi. Rozumiesz? Jak wiesz o co chodzi, to weź tak zrób teraz, tak siedzisz przed kamerą, weź tak zrób. Jestem z ciebie dumny. Wierzę, że to zrobiłeś. Michael jest z ciebie dumny, bo Michael też by tak zrobił. I on dla ciebie specjalnie to pokaże, że tak potrafi. No, w każdym razie mamy 100 CS-ów w 11 minucie. Aj, kurde, jeszcze trzeba wypuszczać te fale chyba, bo to jest niedobre, że ona tu jest. No widzisz, on już by chciał tak Michaelowi coś zrobić, bo on jeszcze nie rozumie. Czy Michael Tarotti to nie są przelewki. Michael Tarotti to nie jest zbieg okoliczności. I oni tego nie rozumieją, ale zrozumieją to jeszcze. No jeszcze bym sobie zapuszował. Chcę, że mnie tu próbują zgankować, ale ja jestem Michael Tarotti. Wiesz, Michael ogólnie ma taki sekret, którego ty pewnie nie wiesz, bo wiele osób tego nie wie. Ale Michael, on sobie świetnie radzi z postaciami, które są niewidzialne. Czyli na przykład jak grasz na jakąś Akalkę, albo jak grasz na jakiegoś Twitcha, albo Pajka. No to jeśli oni wchodzą w niewidkę, to ty wystarczy, że wciśniesz R i już cię nic nie interesuje. I Michael Tarotti wtedy widzi jego cycuchy, bo one się świecą w ciemności. I on wtedy jest w stanie z łatwością spejczować jego cyc. No a wtedy nie ma z tym problemu. I on ci to powiedział, tylko ty nie słuchałeś wtedy. No i Michael, wiesz, Michael na przykład sobie wraca na linię. Bo on nie oszczędza czasu. W sensie on szanuje czas. On docenia to, że czas jest potrzebny ci do życia. Dobra, on się tam rekaluje. Zobacz, no i już masz ten item i już jesteś tak naprawdę szczęśliwym Michaelem. Bo on teraz musiał zostać. Stracić plate'a. Musisz niestety uważać na samuraja Jacka, bo samuraj Jack to jest, wiesz, też... To jest cwana bestia i on potrafi też różne rzeczy zrobić. Patrz jak go po pejczach, patrz jak go po sutach bije. Widziałeś? Tak, chtysz. On zrozumiał teraz, bo on się zastanawiał, czy on może ci coś zrobić. Zatrzymał cię, a ty co? I nagle spod pazuchy pejcza wyciągnąłeś, tak, chtysz. I on nie mógł uciekać, bo on już... To już jest tak, że jak już zapejczujesz, to już jest koniec. Zobacz, jaki pejcz poleciał. Widziałeś? Dobra. Także, wiesz, no, szczęśliwie pejczu i tyle. I tu nie ma za bardzo... Nie ma o czym gadać, no 120 CS-ów, 13 minuta. Nie ma co patrzeć, że jest 14, ale... Ale to jest dobra farma i widzisz, z Michałem to jest bardzo proste, bo...
Michał ma bardzo duży atak speed, bardzo duże obrażenia. Tylko sobie przełóż tutaj pod dwójkę, bo pod dwójką łatwiej jest wcisnąć. No, także widzisz, no. Tak to wygląda. Michael ci tutaj pokazał, jak się robi. Ty musisz też to wziąć i zacząć robić. Zobacz, jak on puszuje, patrz. Ten Lucian nic nie zrobił damage'a, to wszystko ty zrobiłeś, bo to jest... Zapamiętaj to, bo to jest bardzo ważne. Michael Tarari. Michael Tarari. Ty to umiesz powiedzieć, tylko ty nie wiedziałeś, że to było w twoim sercu, tylko musisz to wyciągnąć z głębi swojego cyca. Zobacz, oni tam próbują, ale oni nie wiedzą, że jak Michael się rozkręci, to jest bolesne, patrz. Widziałeś? Dwa pejcze tylko dostał po cycach. I on już wie teraz. I on już będzie cię respektował, bo on wcześniej nie wiedział, że tak można. To jest tak, że wiesz, widzisz chłopa na ulicy, ubranego jak muszkieter. I tak mówisz, he, co za chłop, pośmieje się z niego. Podchodzisz, robisz z niego jajca, a on nagle wyciąga spod pazuchy pejcza i cię nagle strzela tak w cyc, tak znienacka. I ty, co? Co się właśnie wydarzyło? I on zrobił to już trzy razy, zanim ty to przetworzyłeś. I on cię tak ciągle. Widzisz? I to jest właśnie to. To jest ten szok, taki termiczny wręcz. On tutaj widzę... Wydaje mi się, że to jego fetysz i to mnie niepokoi bardzo. Michaela zresztą też. W sensie nie Michaela fetysz, tylko Michaela niepokoi, bo Michael jest normalnym człowiekiem, on po prostu zdecydował się, że to będzie ludzi męczyć, jak będzie tak pejczował. A jak oni się fetyszują tym, to już go niepokoi trochę. Oj, Michael przesadził. No, Michael przesadził. To czasem tak bywa, bo wiesz, no... Jeśli ktoś ma w żyłach silne, męskie emocje, energetyczną krew, to wtedy czasem tak owocuje czymś takim. Ale tu się nie ma co martwić, no. 16 minuta, ty już masz prawie full builda. Jeszcze ci brakuje tylko Infinity Edge'a i już jest full build. Wtedy to już budujesz sobie GA. Dla jakiejś tam wytrzymałości i bezpieczeństwa i to już jest koniec. Także no sam widzisz, Michael to nie są przelewki. Jak widzisz, największa farma, no bo jak bierzesz Michaela, to on po prostu taki jest już, że on bierze sprawę w swoje ręce. Oczywiście będziesz korzystał z tych ludzi tutaj i będziesz ich używał jako pachołków, bo tak naprawdę Samurai Jack to jest teraz tak zbufowana postać. Michaela nie ruszają, bo Michael to jest Michael i oni się boją go ruszyć w Riocie, bo gdyby Michaela ruszyli, to by dostali nogę tak z Page'a pod biurkiem, tak w tym biurze Riotu, nie? Wiesz co? Także oni wiedzą, że nie, Michaela to zostaw, nie? To od razu jest takie coś. Od razu jest. Na przykład mówią: hey guys, maybe we should nerf this TF. I wtedy nagle jest chtysz! I wiesz, już jest koniec. No, widzę, że Michaela chcą testować. No Michael nie ma jeszcze takich gabarytów, żeby się lać z takimi grubasami, ale... O, Mikey, oni są tutaj bądźczuczni. A ty nie masz pachołków. Gdyby ten Rice cofnął, to byś mógł wybombić się. Ale widzisz, ten rewolwer jest fajny, co? Bo on tak ci pozwala na takie manewry. No i oczywiście się leczysz i jesteś szczęśliwy. No, trochę ryzykuję teraz, bo... No i widzisz, właśnie. No i widzisz, no bo oni cały czas we dwóch, no, cały czas we dwóch. A Michael niestety jest sam, bo on jest samotnym strzelcem. I to jest bardzo dobre słowo użyte, bo on strzela z Page'a. No dobra, ale spokojnie, no widzisz. No chciałbym za bardzo wam pokazać, a jak tak gadam, to... Widzisz, na siłę, no szukam. Michael mi mówi tutaj do ucha, żebym się uspokoił, żebym ogarnął swoje suty.
Ja tak naprawdę biegnę, bo ja bym chciał już teraz do wideo wam jakiś montaż zrobić. No ale powiem wam, że to niepokojąco wygląda, że to ja nawet nie wiem, czy Michael tutaj coś wskóra. Ale nawet jeśli Michael nie wskóra, to widać jakby gołym okiem, że Michael tutaj był najbardziej użyteczny. W sensie on był najbardziej zdeterminowany, żeby coś z tym zrobić. Tylko, że widzisz, no jak jesteś cały czas samotny. Tak to wygląda. Michael nie wybacza. Michael nie wybacza, zapamiętaj to. No niestety tutaj jeszcze się zgrupowali, ale Michael nie wybacza i to trzeba było podkreślić. Jak się obraził na Pajka, to musiał go dopaść. Tego drugiego też by zabił. No, ale było trzech, a on jeszcze nie ma trzech itemów. Ale ja jestem przekonany, że ty słyszałeś to. Że słyszałeś, z jakim impetem Paige trzaskał o jego brodawy. Skoro ja to słyszałem, to ty na pewno też. Dobra. Teraz robimy Infinity. Żeby mieć full builda. Także ja teraz pobiegam i pofarmię. No bo muszę mieć te pieniądze. Muszę mieć ten build. Zwłaszcza, że jestem master i... Masterem będzie ciężko, bo widzę, buduje już Quicksilver Sasha, czyli on będzie kontrował Michaela totalnie. No, Michaela kontrują tylko takie właśnie zagrania. Kiedy jest coś totalnie w mecie bardzo silne i ktoś tak to bierze i się grupuje z całym arsenałem przyjaciół. No i Michael normalnie by sobie z tym poradził, ale niestety gracie w League of Legends. I tutaj musi być jakaś tam resztka balansu, żeby tam się ludzie nie obrazili, bo wiecie jak to jest, później ktoś... wchodzi na fora jakieś tam do Facebooka i pisze, że jakaś postać jest OP. Jakby tak o Michaelu pisali, to już Michael byłby smutny. Dobra, czekaj na tego ciapciucha, aż zrobi kill. No czekaj, bo... No, panowie, pamiętajcie, że Michael musi załadować stuna. On tak, wiesz, no to jest tak, że on potrzebuje mimo wszystko chwili, żeby się zastanowić, bo nie jest jakimś tam mutantem z X-Mena. Dobra, to co, no to mamy ulta zaraz. Trzeba te Kyle zabić, bo ona zawsze jest z kimś. I patrz na Page'a. Słyszałeś to? To jest to. No niestety tam już jest cała brygada. No muszę poczekać, bo potrzebny jest stun. I patrz co teraz. Michael nie wybacza. Pamiętasz Michaela? Pamiętasz go? Pytam się. No. Widziałeś jak go po sutach trzaskał? To jest cały Michael, on nie wybacza. On pamiętał jak on go tam zgankował. Z Kylą. Dlatego musiał użyć swojego ulta. I pokazać mu bezlitosne pejcze Michaela. No dobra, jeszcze bym coś sfarmił.
Próbuję przetłumaczyć chłopowi teraz, jak to działa, ale on nie rozumie. On po prostu nie rozumie. On nie wie, że Michael po prostu tak musi robić. Ale, no wiecie, jak to jest. Nie każdy zna Michaela, nie każdy jeszcze rozumie, że Michael musi podjąć takie działania właśnie, a nie inne. Bo jeśli chłop przeskoczy z kiura Michaela i go zabije, to wszyscy są zgubieni. Tylko Michael jest w stanie coś tutaj wskórać. Dobra, teraz czekam na Q. Widzisz. I widzisz, jak już Q wejdzie, to już jest Michael wyjaśnia wszystkim. Idziemy po te Kyle. Ona jest zdeterminowana. Dobra, pokaż mi swój late game. Fajny late game. Super. Ja wiem, że teraz Michael zgankował, ale to się jej należało, bo ona też tak gankowała Michaela. Michael w pojedynkę też by sobie poradził, tylko on po prostu, no... Akurat biegł murzyn, to on się tak podłączył. Znaczy jakiś speed. To jest właśnie Michael, ty nie rozumiesz tego, że tak jest. Patrz. Patrz, jak on z Page'a bije. Bezlitosne Page'e Michaela. Dlatego są właśnie bezlitosne, bo one nie mają litości, patrz. Nawet krabika po cycach trzaska. Patrz. Patrz, smoka też strzaska. Słyszysz ten dźwięk? To jest właśnie Page Michaela bezlitosny. No, tak to działa. Tylko teraz Mastery będzie polował na Michaela. Także chyba się trzeba... O, dobra, nie poluje. Także Michael tutaj strzeli z Page'a dwa razy. Dobra, przetestujmy naszego Page'a jeszcze raz. No, jak widzisz, Page'e Michaela dalej bezlitosne. Nieważne, kto kim jest. Patrz, jaki bezlitosny Page na turety. No dobra, biegniemy do drużyny, bo trzeba z Page'a trochę poobkładać ich. W sensie przeciwników. Kupimy sobie na wszelki wypadek GA. No bo to różnie bywa w życiu, a widzę, że nie można na nich polegać, tak jak bym chciał. Widzę, że Samurai Jack próbuje tutaj zniszczyć turret. Właśnie Michael sam na sam z samurajem to ma dosyć kiepskie życie, bo... On musi poczekać, aż samuraj zrobi Q, a jeśli on robi Q na Michaelu, to już jest mogiła. Bo jak ktoś stoi tak cyc przecyc z tobą, no to jak masz go z Page'a ustrzelić, jak on tak praktycznie się przytula z tobą, to sam siebie strzelisz w cyc. I Michael to rozumie i on nie może tak zrobić, on musi poczekać. On musi trzymać jakiś tam dystans, wiecie o co chodzi. Dobra, nic tu się na razie nie dzieje. No ale Michael już tu czeka, już Page'a przeszykował. Powiedział im, że jak coś, to wystrzeli. Dobra, pobijmy sobie minion. Zobacz, jak Michael bije minion. Z Page'a wszystko. A ty mówisz, że to słaby build jest? Ty nie grałeś dobrym buildem, bo ty nie grałeś Michaelem Terrari. Bezlitosne Page'e Michaela. Czy ty nie rozumiesz, jak to brzmi? Jest świetnie ogólnie, jak masz jakiś frontline, tak jak tutaj. Wtedy możesz, patrz, podejść i z Page'a, pyk, pyk, pyk. Oj, 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 kliknąłem. Ale mi się klikło. Przepraszam, czekaj, wyleczę się zaraz. No właśnie, no ale dobra, czekaj, spróbujmy bezlitosny Page przetestować.
O nie. Dobra, będzie to paycheck Michaela. O, niestety tam żył ten chłop. Myślałem, że jest martwy. Aj, kurczę, źle zasterowałem Michaela, no. Zamiast zabić tego Mastera i to ja kazałem Michaelowi już atakować kolejnych, a Michael wiedział, żeby go zabić. No nie tak, nie tak. To mój błąd jest. Przepraszam, Michael. I'm sorry, Mikey. On nie rozumie po polsku czasem. On czuje twoje emocje, ale nie do końca zawsze rozumie po polsku. Dlatego, wiesz, jest albo symbioza emocjonalna, albo właśnie. No i widzisz, Michael jest jedyną osobą, która może go wyeliminować i to widać. I to jest też przewaga Michaela nad wszystkimi, że on ma stuny. Tylko nie zawsze wylosujesz, no to jest właśnie to. Ale jak już wylosujesz, to już jesteś szczęśliwy. Ja myślałem, że on robi GA, znaczy, że robi Sasha. A on tak naprawdę nie zrobił Sasha, także... także Michael go potraktuje. Dobra, trzeba uważać, bo jest Spike gdzieś tam. Patrz jaki stun, patrz jaki page. Widziałeś to? No nie powiesz mi, że to nie jest ostry page Michaela. Bezlitosny zresztą. No czy tam była litość? Ja tam nie widziałem litości. To był bezlitosny page Michaela. I dlatego też budujesz ten rapid cannon tutaj. Bo on potrafi zrobić tak, że ty tego stuna to wsadzasz z takiej odległości, że oni nawet nie wiedzą jeszcze. Mam nadzieję, że mnie nie widać. No, chciałem mu pokazać, że mogę. No, to nie jest dobre. To nie jest dobre. Nie mam stuna. No, nie mam stuna. Nie mam stuna, po prostu. Gdzieś mi się zgubił po drodze, także niestety chyba to będzie niestety koniec. Ale to udowadnia, że jeśli Michael nie weźmie tego w swoje ręce i nie zestunuje, to jest koniec. To po prostu taka postać czyści wam cały team. Ale wiesz, że Michael był zdolny, żeby to wykierować. To nie wyszło tylko dlatego, że ja jako słaby kierowca Michaela zmusiłem go do robienia głupot. On dawał mi jasne sygnały, że trzeba to wziąć i zestunować, a ja nie trafiałem stunem albo go nie wyciągałem. Ale myślę, że wszyscy widzą doskonale, że Michael jest bardzo potężny, dlatego zachęcam do grania Michaelem Terrarim i używania bezlitosnych pejczy Michaela. Ja się z wami żegnam i do następnego. I wpadajcie na streamki na Facebooku, na fanpage'u. Cześć!